W ostatnim filmie zrobiliśmy parę zadań z mnożeniem metodą przekątnych i widzieliście, że jest to całkiem prosta sprawa. Najpierw liczymy wszystkie mnożenia, wszystkie cyfry przez siebie mnożymy, potem wszystkie dodawania w poszczególnych przekątnych. Ale spróbujmy dzisiaj dokładnie zrozumieć, dlaczego to wszystko tak ładnie działa. Aż tak ładnie, że wydaje się prawie magiczne. Żeby było łatwiej, zrobię jeszcze raz to samo zadanie co poprzednio. Mnożyliśmy 27, zapisaliśmy tak, razy 48. Robię dokładnie to, co robiliśmy w poprzednim filmie. Narysowaliśmy siatkę, dwójka dostała kolumnę, siódemka dostała kolumnę, potem narysowaliśmy jeden rząd dla czwórki i jeden dla ósemki. Potem narysowaliśmy przekątne. Przekątne są w tej metodzie najważniejsze, inaczej pewnie w ogóle byśmy ich nie rysowali. O co tutaj chodzi? Każda przekątna to jedna pozycja. Ta tutaj, pierwsza z prawej, to pozycja jedności. Następna po jednościach, kolejna przekątna, to pozycja dziesiątek. Następna przekątna w lewo albo powyżej, w zależności od punktu widzenia. Zgadnijcie, co to za pozycja. Pozycja setek. I na koniec ta mała przekątna to pozycja tysięcy. I w związku z tym, za każdym razem, kiedy mnożymy jedną liczbę razy drugą liczbę, musimy się upewnić, że wpisujemy wynik tego mnożenia na prawidłowym miejscu. Zaraz się przekonacie, o co mi chodzi. Pamiętacie, że zaczęliśmy mnożenie od 7 razy 4. Wiemy, że 7 razy 4 to 28. Zapisaliśmy zwyczajnie 2 i 8. Ale co tak naprawdę zrobiliśmy? Spójrzmy na to tak. Ta siódemka to 7 z liczby 27. To zwykła siódemka. O taka. Ale to 4 to nie jest zwykłe 4. To 4 w liczbie 48. Czyli jest to 40. To nie takie 4, tylko takie 40. 48 możemy zapisać też jako 40, dodać 8. To 4 tu w rzeczywistości reprezentuje 40. Czyli tutaj tak naprawdę nie mnożymy 7 razy 4, tylko 7 razy 40. A 7 razy 40 to nie jest 28, tylko 280. Spójrzmy na 280 z innej strony. Możemy powiedzieć, że są to dwie setki i 8 dziesiątek. A to jest dokładnie to, co wpisaliśmy do naszej siatki z przekątnymi. Zauważcie, ta przekątna tutaj, przed chwilą o tym mówiliśmy, to przekątna dziesiątek. I kiedy mnożymy 7 razy 40, wpisujemy ósemkę w przekątnej dziesiątek, a to oznacza 8 dziesiątek. 7 razy 40 to dwie setki. Wpisaliśmy 2 w przekątnej setek i 8 dziesiątek. Tyle właśnie oznacza 2 i 8. Zapisaliśmy w ten sposób 280. No to jedziemy dalej. Mnożymy 2 razy 4. Możecie powiedzieć, że 2 razy 4 to po prostu 8. Ale co tak naprawdę tu robimy? Ta dwójka to 2 w liczbie 27. Oznacza 20. A ta czwórka oznacza 40. A 20 razy 40 to 8 i 2 zera. 800. Zatem co robimy, kiedy mnożymy 2 razy 4? 2 razy 4 to 8. I wpisujemy 0 i 8. Ale zwróćcie uwagę, gdzie zapisaliśmy ósemkę? Wpisaliśmy ósemkę w przekątnej setek. Czyli dosłownie zapisaliśmy, mimo że wygląda to jak 2 razy 4 i wpisane tutaj 8, to pomnożyliśmy właśnie 20 razy 40 i zapisaliśmy 800. Pamiętajcie, że to jest przekątna setek. Całe to tu, odtąd aż dotąd, to przekątna setek. No to jedziemy dalej. Kiedy mnożymy 7 razy 8, to jest 7 w liczbie 27, czyli zwykłe 7 jednostek. A to jest 8 w liczbie 48, czyli zwyczajnie 8 jednostek. 7 razy 8 to 56. Zapisujemy 6 na pozycji jednostek, w przekątnej jednostek. 56 to 5 dziesiątek i 6 jednostek, czyli 5 dziesiąt. W przekątnej dziesiątek i 1 szóstka 56. Teraz mnożymy 2 razy 8. Wpisaliśmy 16, ale znowu nie jest to po prostu 2 razy 8, tylko mnożymy w rzeczywistości 20. To 20 razy 8, a 20 razy 8 to 160. Albo można powiedzieć, że to jedna setka, jedynka ląduje w przekątnej setek i 6 dziesiątek. Co oznacza razem 160. Zatem to, co się tu dzieje, kiedy mnożymy metodą przekątnych, to obliczanie wszystkich tych liczb i wpisywanie ich na odpowiednich pozycjach w odpowiednich komórkach.
Rzuciliśmy szóstkę na pozycję jedności, obliczyliśmy, że na pozycji dziesiątek powinny się znajdować liczby 6, 5 i 8. 1, 8 i 2 zakwalifikowaliśmy do pozycji setek i 0, czyli nic, trafiło w wyniku obliczeń do pozycji tysięcy. I tu się kończy etap mnożenia. Wszystkie mnożenia zakończone. Teraz będziemy sumować, czyli dodawać. Zwyczajnie dodajemy, a jak się coś pojawi do przerzucenia do następnego rzędu, to przenosimy. Czyli tylko 6 na pozycji jedności, przepisujemy 6, wędrujemy do pozycji dziesiątek, 8 dodać 5, dodać 6. 8 dodać 5, 13 i dodać 6, 19. Ale jesteśmy na pozycji dziesiątek, czyli jest to 19 dziesiątek. Albo możemy powiedzieć, że jest to 9 dziesiątek i 1 setka. Przenosimy jedynkę do pozycji setek. Teraz dodajemy wszystko, co mamy w setkach. 1 setka, dodać 2 setki, dodać 8 setek, dodać 1 setka. Razem 12 setek. Zapisujemy 2 na pozycji setek, 12 setek to samo co 2 setki i 1 tysiąc. W przekątnej tysięcy mamy tylko jedynkę, więc zapisujemy ją tutaj. I tak to działa. Dokładnie takie samo rozumowanie stosuje się do bardziej złożonych zadań. Możemy w tym przypadku też zaznaczyć, które przekątne są którymi pozycjami. Ta pozycja to pozycja jedności. I ma to sens, bo jak mnożyliśmy tę dziewiątkę razy tę siódemkę, to były jedności, to otrzymaliśmy 63, 6 dziesiątek i 3 jednostki. Ta tutaj to przekątna dziesiątek. Mamy 6 dziesiątek i 3 jedności. Kiedy mnożyliśmy 9 razy 80, pamiętajcie, że 787 to 7 setek, 8 dziesiątek i 7 jedności, czyli 9 razy 8 to w rzeczywistości 9 razy 80. 9 razy 80 to 700 i 20. 7 setek to przekątna setek i 20, czyli 2 dziesiątki. 2 dziesiątki. I jedziemy dalej z przekątnymi. To są tysiące, to są dziesiątki tysięcy, to pozycja 100-tysięczna, a tu mamy miliony. Zrobiliśmy wszystkie te mnożenia za jednym zamachem, poumieszczaliśmy cyfry w odpowiednich przegródkach, bazując na tym, co poszczególne cyfry i liczby oznaczają. Ten wpis tutaj na przykład wygląda, jakbyśmy pomnożyli 4 razy 8 i otrzymali w wyniku 32. Ale tak na serio pomnożyliśmy 4 setki, to jest 400, razy 80. A 400 razy 80 równa się 32 i 3 zera, 32 tysiące. I sposób, w jaki to zapisaliśmy, to dwójkę wpisaliśmy tutaj. Jaka to przekątna? To przekątna tysięcy, czyli to są 2000. A ta trójka leży w przekątnej dziesięciotysięcznej. To są 3 dziesięciotysiące. 3 dziesiątki tysięcy i 2000 to razem 32 tysiące. Mam nadzieję, że rozjaśniło Wam się trochę. Dobrze i zabawnie jest umieć mnożyć w ten sposób. Czasem wygląda to trochę jak magia, ale mam nadzieję, że z tego filmu widzicie, że to po prostu trochę inny sposób śledzenia, gdzie te wszystkie jedności, dziesiątki, setki i miliony się zazębiają. A plusem tej metody jest to, że mamy tu wszystko elegancko poszufladkowane i zabiera to mało miejsca, a wszystkie mnożenia i wszystkie dodawania robimy niezależnie od siebie. Najpierw mnożenia za jednym zamachem, potem dodawania, wszystkie razem. Bez konieczności przełączania się pomiędzy mnożenie i dodawanie i odwrotnie. I zagadka na koniec. Spróbujcie mnożenia wykonać od lewej do prawej i sprawdźcie, czy wyjdzie to samo.